Cześć moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Jest wieczór, siedzę sobie nad jeziorem Bożyszkowskim i chciałbym wam pokazać, jak tutaj jest przyjemnie, jak tutaj jest cicho i jak tu wszystko wygląda. Popatrzcie na jezioro Bożyszkowskie. Tak tutaj wygląda. Bardzo cicho i spokojnie. W zasadzie nie ma ludzi. Niestety nie mogę już bardziej przybliżyć, ale tam daleko jest wieża kościoła w Bożyszkowie. Być może jesteście w stanie to zobaczyć. A tutaj jest taka wyspa. O tutaj widzicie wyspę, na której pasą się owce. Niestety teraz schowały się gdzieś w krzakach i ich nie widać. Pasą się tam owce, przez cały dzień i przez całą noc są na dworzu na tej wyspie. Tak to wygląda. To jest drugi brzeg. Tam jest jakieś gospodarstwo, ktoś tam mieszka. A tu po drugiej stronie miejsca, gdzie ja jestem, ludzie mają swój biwak, swoje namioty, swoje przyczepy z samochodami i tam są cały dzień. Mieszkają tam, nocują tam i później są tam przez cały dzień. Muszę wam powiedzieć, że nie ma tu więcej ludzi dookoła. Jest jeszcze obóz harcerski, bardzo niedaleko, tam w tamtym lesie za mną. I koniec! Nie ma tu więcej ludzi. Jest bardzo przyjemnie i bardzo cicho. Trzymajcie się, to tyle na dziś. Do jutra, pa pa.